Drodzy Państwo, kolejny gość, kolejny sympatyczny gość w gościńcu Zembcowskim. I przy okazji 321 finał Listy Śląskich Szlagierów z Ostrowa Wielkopolskiego. A ja witam z całego serca dyrektora Radia Sud w Kępnie, Andrzeja Mrozińskiego. Witam Państwa. Andrzeju, witam serdecznie. Witam. Zapewne przypominasz sobie, spotkaliśmy się na podsumowaniu 2013 roku, na szlagierowym podsumowaniu w Kępnie. Tak jest. Pamiętasz? Dokładnie. No, tam nie miałeś zbyt wiele okazji, aby dokończyć swoją ciekawą wypowiedź. No wiesz, najlepszy moment, żeby zrobić to tutaj. No dokładnie, no zabrać mi po prostu mikrofon i nie zdążyłem wyrazić kilku opinii na temat współpracy z producentem tego programu, panem Janem Musialikiem. Bardzo proszę. Blisko rok współpracujemy razem i my emitujemy radiową wersję Listy Śląskich Szlagierów. I muszę przyznać, że dzięki właśnie tej audycji pozyskaliśmy bardzo wiernych słuchaczy w przedziale wiekowym plus 60. Tak się to u nas mówi, dlatego że w różnych badaniach bada się bardzo, bardzo ważnym czynnikiem wśród badań jest wiek słuchaczy. I tu muszę przyznać, że akurat radia komercyjne mają z tym problem, ponieważ większość rozgłośni komercyjnych gra muzykę środka, a Lista Śląskich Szlagierów dociera do tej grupy niszowej słuchaczy, gdzie właśnie moim zdaniem rozgłośnie powinny w tym kierunku pójść, aby pozyskać tych słuchaczy, dlatego że są bardzo wielki słuchacze i na podstawie badań, które my robimy, muszę przyznać, że był to strzał w dziesiątkę, za co chciałbym z tego miejsca panu Janowi Musialikowi podziękować, bo współpraca układa się bardzo wzorowo. No, my tobie też bardzo dziękujemy. Ja pozwolę sobie w imieniu Jana Musialika bardzo serdecznie również podziękować. No, praca Radia Sud jest widoczna. Oj, na antenie telewizji TVS również. To taki, wiesz, takie piękne połączenie, kiedy my w trakcie realizacji Listy Śląskich Szlagierów no, emitujemy notowanie Top Szlagier Dziesiątki Radia Sud z Kępna. Pozdrawiamy przy tej okazji gorąco Joasię Kaczorowską. No, sam szef mówi, kawał dobrej roboty, kawał dobrej współpracy. I muszę przerwać ci teraz w tym momencie, muszę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie przez to, że nasi słuchacze nie tylko słuchają tej listy w odbiornikach w zasięgu 70 km od Kępna, również słuchają w internecie. I my co tydzień, my mamy oczywiście konkursy, gdzie rozdajemy płyty i nagrody, związane oczywiście z Listą Śląskich Szlagierów, otrzymujemy telefony i SMS-y spoza zasięgu naszej słuchalności. Bydgoszczy, z Poznania, czyli ci słuchacze, ze Śląska bardzo dużo słuchaczy jest, w związku z tym słuchacze ci odbierają to w internecie. Dlatego poszerzamy swój zakres i to jest bardzo cenne dla nas. I mówię z kolegami, którym się spotykam w rozgłosie komercyjnych, podkreślam, że jest to strzał w dziesiątkę i warto tą listę promować w rozgłosie komercyjnych. Zgadzam się w pełni z Andrzejem. Ja myślę, że nasza współpraca jest strzałem w dziesiątkę i będziemy pilnować, aby ta dziesiątka była i Top Szlagier dziesiątka, i nasza współpraca, żeby zawsze były, wiesz, on the top i zawsze miały tę słuchalność u Ciebie w radiu, tak? I tę oglądalność u nas w telewizji TVS. Przede wszystkim, żeby słuchacze, ci, którzy to słuchają, byli z tego zadowoleni, a sądzę, że wierność tych słuchaczy podkreśla to, że naprawdę warto to robić. Oczywiście warto to robić, bo to jest szlagierowa prawda, a skoro mówimy o szlagierowej prawdzie, nie sposób Ciebie zapytać, Andrzeju, w gościńcu Zembcowskim, czego spróbowałeś? Pani Jola, szefowa kuchni, mówi, mają tu kartę dań o smakach wyjątkowych. Twoje specjalite dla maison numer jeden w gościńcu. Prosta sprawa, jako ostrowianin, bo urodziłem się w Ostrowie Wielkopolskim, dla mnie znakomitą potrawą był kotlet ostrowski. Znakomita potrawa, polecam wszystkim. Znakomite potrawy w znakomitym miejscu, a ja dziękuję znakomitemu szefowi Radia Sud w Kępnie, Andrzeju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę bardzo. Powodzenia i ciągle owocnej współpracy z nami, czyli z Listą Śląskich Szlagierów. Dziękuję bardzo.